Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ała, gdzie tym razem będziemy mieli grilla. Było jakiś czas temu E4 i Jagdpanzer S100 i tam dziwiliśmy się wszyscy chyba, jakie wyniki padały, jak niskie damage padały, żeby udało się, które wystarczyły na M-kę. A tu wam powiem szczerze, będzie wynik jeszcze niższy, czyli jeszcze bardziej obniżamy poprzeczkę. Faktem jest, że nie tylko damage się będzie liczyć, to podkreślić trzeba na początku, no ale z drugiej strony wydawać by się mogło, że po TD-kach takich jak E4, jak Panzer, Grill, spodziewamy się po prostu dobrych, soczystych strzałów. No, strzały jak cele są, będą. Tylko z drugiej strony niewiele tych strzałów będzie z damage'em i to wystarczy. Także przekonajmy się, bohater dzisiejszy to po prostu Grzesiek, który gra na mapie Przełęcz. I zobaczcie na to jest bardzo dla mnie ciekawe. Podjeżdża sobie Grzesiek na miejscówkę i już zaświecił Batchata strzał, który w ogóle nie wiadomo gdzie poleciał, to aż dziwne. Zaświecił się jeszcze i z trzeci i Skoda. No i teraz nie widać żarówki. Ale lepsze jest to, że Grzesiek podjechał i zaświecił tego bata od razu bez aktywacji, bez aktywacji lornetki. Podjeżdżamy sobie znowu na miejsce, teraz już będzie lepiej. Jest ten batczacik, strzał z podpaleniem, elegancko. Pierwszy strzał za prawie 1000 i wciąż bez żarówki. I teraz jak się zastanawiam, kurczę, czy Grzesiek na grillu na 10 tierze TDK bez pancerza nie ma żarówki, czy po prostu ci gości w jakiś magiczny sposób po prostu go nie świecą? No, Skoda przyjęła bardzo mocno za 971. My wciąż czekamy na jakieś cele. Zaświeciliśmy WT-ka. WT, który stoi dla nas za kamieniem, zaświecił się po naszym spocie. Kolejny raz magia. Bardzo ładny strzał za 767 plus tam dwa uszkodzenia plus jeszcze asysta. Ale w ogóle jak to było? No stoi, wydaje mi się, że mechanika spotowania w tym momencie zrobiła tak, że my go gdzieś chyba przodem kadłuba zaświeciliśmy, no bo na pewno nie wierzą. Znowu nam leci spot. Jest ten batchat, szybki strzał w ruchu, dobicie za 612, na liczniku 2400 damage'u i 1700 asysty. Plus teraz jeszcze asysta bardzo ładnie nam skoczyła, plus 500, więc asysty zrobiło nam się już 2200. Chyba tak mówiłem, bo nie, tak, nie, przepraszam, było 1800. Dobra, 2200 zrobiło się asysty. No nie wierzę, że ten batchat zjeżdżając z tego dołu, do tego dołka nie mógł nas zaświecić, to jest po prostu jakaś magia. Jest oho, już oho nie ma, wpada to po naszym spocie, w ogóle jakiś fenomen. Stoją 3 albo 4 TD-ki, my, Jagdpanzer, 704, plus jeszcze Skorpion i cały damage, które oni robią, idzie na nasze konto. To jest po prostu jakiś w ogóle fenomen, że oni ich nie świecą, a my ich świecimy. No ale dobra, 2400 niecałe damage'u własnego i niecałe 3000 damage'u po asyście, jest protek, skupiamy celne działo, no tym razem troszkę zawiodło, nie udało się wbić w protka tego strzała, jak pancer dobija, no to już nie był nasz spot, na szczęście, już bym się zdziwił, gdyby to też weszło po naszym spocie, no ale w każdym razie bitwa bardzo krótka, ała nie tylko dla Grześka, ale też dla całej drużyny naszej, bo po prostu przejeżdżamy się po przeciwnikach jak po walcu. 8-2, 9-2, zaświecony grill, skupiamy sobie na niego, bang, bardzo ładne trafienie i oczywiście nam padło działo. Wydaje mi się, że faktycznie żarówki nie ma, bo chyba nie widziałem tu nic, żeby coś się zaświeciło. Może się przekonamy za chwilkę, nie wiem, bo albo ja po prostu tej żarówki nie widzę, albo Grzesiek nie ma. No dla mnie byłoby to niesamowite na 10 tierze grilla nie mieć żarówki, ale okej, okay, no różne są. Jest grill, jest również drugi grill, podjeżdża, my go widzimy, tak jest, dobije, a czyli on w nas trafia, ten drugi, nie, faktycznie nie ma żarówki, potwierdzam, brak żarówki, przeciwnicy w ogóle nie wiem jakim cudem dopiero teraz zainteresowali się grillem. Na liczniku wbite niecałe 3500 damage'u i 3800 asysty, w ogóle asysta w tej bitwie bardzo nam ładnie idzie, 13 do 2, w ogóle drużyna przeciwna nie istnieje, batchat porobiony w dwóch strzałach, grill również przyjął dwie pestki, wutek przyjął jedną, no i mamy 13 do 2, grill został plus Ester V103, uszkodzone działo, zobaczcie jak ładnie skupia, praktycznie na uszkodzonym dziale, bez problemu trafienie w Ester V, moi drodzy, koniec bitwy, przechodzimy do podsumowania. No jeszcze może nie koniec, jeszcze chwila, 3, 2, 1, grill ginie. No. Bardzo, bardzo krótka bitewka, pewnie parę osób się zdziwi, że za taki wynik wpadła MK, 3900 damage'u i 3800 asysty. Ja wiem, że tutaj asysta zrobiła robotę, gdyby było samo 3900, to by tej MK nie było, no ale z drugiej strony raczej spodziewalibyśmy się po grillu jakiejś lepszej bitwy, a ten praktycznie
bardziej, może nie tyle skupił się, ile po prostu ta bitwa wyszła mu pod spota, a nie pod faktyczne robienie uszkodzeń. 3900 plus 3800 dało nam 1100 bazowego, bardzo ładnie. U przeciwników 4 czołgi zrobiły 0, bardzo ładnie. Najwięcej damage'u u nich zrobił 8 tier Mut, 1800, bardzo ładnie. U nas jak Panzer 2500, typ 4 2400, typ 4 2200, no a typ 5 232 również bardzo ładnie. 8 strzałów, 6 trafień, na 300 plus wyszło jedno trafienie, wszystko inne na bliski dystans, więc przeciwnicy na pewno nas widzieli, a jakoś w nas nie strzelali. 7 czołgów wyświetlonych, 4 uszkodzone, 3 zniszczone, asysta 3800, przejechane kilometr 240, zarobek 15 tysięcy na czysto, bo racji bojowych chyba nie widziałem, golda nie było. Exp 1109 razy 2 za pierwszą bitwę danego dnia, bardzo fajna pierwsza bitewka na tym czołgu jednego dnia, dała nam asa 2218, skromne, ale jak sam napisał Grzesiek, szybko poszło. Także moi drodzy, to tyle, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem do następnego, cześć! Here we go.